Borkołem. Gaming World League. Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami Gas Station Simulator, odcinek numer 5 na moim kanale, także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Twitcha, Instagrama i TikToka, a ja już teraz gorąco i serdecznie zapraszam Was do udziału właśnie w tym odcinku. No zaczynamy, słuchajcie, tutaj oczywiście od naszego podstawowego zajęcia, czyli tankowanko klienta. Mamy już, słuchajcie, mamy klienta również w garażu. Musimy się oczywiście tutaj odnaleźć. Dzień 8, słuchajcie, naszej rozgrywki właśnie w tym tytule. No, dwie opony, także nie jest dobrze. Słuchajcie, jeszcze tylko zobaczę, ale nie możemy tutaj nic dorzucić. No, będzie niewesoło. Trzeba będzie, słuchajcie, zaczynać oczywiście od tego, żeby złożyć tutaj porządne zamówienie na części. Na razie na koncie, tak jak widzicie, 1384 dolary, no ale oczywiście naprawdę sporo nam tutaj teraz ucieknie. Dobra, co tu jeszcze mamy do zrobienia? Lustereczko, proszę bardzo. Lustereczko wymieniamy. Dobra, trochę zarobiliśmy, ale naprawdę no trzeba szybciutko lecieć do kompa. Trzeba zamówić, słuchajcie, części, no bo tak jak widzicie, słabiutko to wygląda. Dwóch klientów przy kasie, dobra, zobaczmy jak to wygląda. 37 skan, słuchajcie, no niestety wcześniej został przerwany, więc tak jak wiecie, no staramy się tutaj oczywiście bić kolejne rekordy. No, było blisko, słuchajcie, mamy oczywiście zadanko, tak jak pamiętacie z odcinka 4, czyli musimy odbudować stary przystanek, ale zanim to oczywiście wykonamy, no to tutaj przede wszystkim staramy się troszeczkę, słuchajcie, zarobić tych pieniążków. No, normalnie jak półki w sklepie, słuchajcie, wypełnione, no to oczywiście tak jak widać, nie mamy problemów. Dobra, za chwilę zobaczymy jak to wygląda, natomiast no, musimy tutaj zamówić części samochodowe. Słuchajcie, nie mamy opon. Drogie, bardzo drogie, także cztery opony. Dobra, weźmy dwa i lustereczka też weźmiemy dwa. No naprawdę, słuchajcie, aż się boję zobaczyć. 540 będzie nas to kosztowało, więc... No, co tu dużo gadać, ale cały czas, słuchajcie, jak widać, mamy powyżej 1000. Dobra, szybciutko tutaj trzeba troszeczkę usprzątnąć, bo się porobiło trochę tych śladów, słuchajcie, nie ma co. Dobra, tu jest ogarnięte. Dobra, śmietniczek, żeby nam tutaj już jakiś zapaszek. No i mamy maluszka na stacji, słuchajcie, już, oho. Dobra, no szybko sprzątnęliśmy, naprawdę elegancko. Szybko nam poszło. Gdzieś ten worek zniknął. Dobra, zobaczmy, jakaś okazja. No nie, słuchajcie, nie tym razem, dobra, no, szybko zatankujemy. Tak jest. No i kolejny maluszek, dobra, może tutaj się uda? Tak jest, możemy dzisiaj skorzystać z tej okazji. Dobra, jak widać jadą nam części. Dobra, słuchajcie, jak to wygląda? No już jak widzicie, naprawdę udało nam się w miarę ogarnąć ten nasz magazyn, więc już naprawdę możemy się tu po pierwsze w miarę sprawnie poruszać. Nieźle to wygląda. Dobra, jeszcze tylko zobaczę jak tutaj kontener. Nie no, wszystko puste, słuchajcie, także możemy już tutaj bardziej działać.
No, jak widzicie, słuchajcie, niektóre rzeczy naprawdę bardzo ciężko się wrzuca do tego kontenera. Nie no, nie mogę sobie z tym poradzić, masakra jakaś. No nie, też i nie tak. Dobra, niech tak zostanie, słuchajcie. Dobra, szybciutko zamykamy i lecimy dalej, bo mamy, zobaczcie, co tu się dzieje. Klienta w garażu, przy paliwie, przy kasie. Dobra, szybciutko oczywiście ogarniemy paliwko, bo to jest chyba najszybsze do wykonania dla nas. Dobra, jeszcze bez okazji, tutaj pan nie ma bagażnika. Okej, dobra, popularność 65%, słuchajcie, na czwartym poziomie. Także naprawdę zaczynamy się w tym tytule mocno rozkręcać. No i 39. transakcja na kasie pod rząd. Dobra. Dobra, słuchajcie, idę do tego garażu, żeby tutaj nie trzeba było za długo czekać. Dobra, wystawimy tylko towar. No, nawet nie mamy, słuchajcie, czasu posprzątać tutaj. No, ale cóż, tak wygląda, słuchajcie, życie na naszej stacji, w naszym biznesie. Dobra, no i zobaczymy, co tutaj mamy do wykonania. Już widzę, że jedna opona do wymiany. Lecimy z tematem. Dobra, staramy się, jak widzicie, troszeczkę tutaj zarabiać. 1178 cały czas. Taka bariera tutaj psychologiczna, czyli te 500, słuchajcie. Dobra, co tu jeszcze mamy? Jeszcze koło z drugiej strony. No, na razie, słuchajcie, naprawdę drogie te opony, więc troszeczkę tracimy na wymianie tych opon, ale tak czy inaczej, no trochę zarabiamy, więc nie jest to oczywiście nic takiego dużego, ale jednak. Dobra, dwie oponki, słuchajcie, wymienione. Dobra, no tutaj naprawdę zaczyna się, słuchajcie, robić spory ruch na naszej stacji. Dobra, kolejne tankowanko dzisiaj poszło i lecimy szybciutko na kasę. Dobra, 40. transakcja. Dobra, no naprawdę, słuchajcie, już coraz większe te zakupy. Dobra, tu jest ogarnięte. Tu jest ogarnięte. Dobra, jeszcze zajrzymy do toalety, w ogóle jak to wygląda. Ale tu mamy wszystko ładnie już przygotowane, pomalowane. Także naprawdę, słuchajcie, staramy się, żeby to oczywiście wyglądało. Dobra, czy my coś tu jeszcze mamy do malowania, bo nie pamiętam. Tak, jeszcze tutaj mamy niedokończone. Okej, to weźmy się za to. Jest chwila, słuchajcie, jak rzadkość. Naprawdę, na naszej stacji, słuchajcie, no dzień 9 się zaczął. Godzina 5 rano, my oczywiście już dawno na nogach, praktycznie bez przerwy. Słuchajcie, no i tutaj staramy się oczywiście, żeby te nasze budyneczki jako tako wyglądały. Dobra. No, kolejny klient. Kolejny klient już wjeżdża tutaj do garażu. Dobra, gdzie ten kleks? Dobra, jest klient przy paliwie, także szybciutko ogarniemy tą sprawę. Dobra, zaglądamy, bo oczywiście, słuchajcie, naprawdę można czasami coś fajnego dostać z tych bagażniczków, więc naprawdę warto zaglądać. Nie tylko pieniążki. Dobra, przy kasie nie ma nikogo, więc szybciutko lecimy do garażu. No, co prawda mamy tylko 3 opony, no ale miejmy nadzieję, że nasz klient tutaj, słuchajcie, nie ma więcej.
Do zrobienia. Dobra, już widzę, że jedna na pewno. Dobra, zobaczmy z drugiej strony. Nie no, opony są ok. Aha, dwa lustereczka, proszę bardzo. Dobra, jeszcze z drugiej strony. Ok. Dobra, no 280 zarobione, 1700 na koncie, ale... Oczywiście to ale, słuchajcie, nie mamy opon, więc musimy to oczywiście jak najszybciej załatwić. Dobra, dostawa części samochodowej, znowu raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, o, lusterka jak zdrożały dzisiaj. Dobra, no dwa potrzebujemy, więc nie mamy wyboru. 420, proszę bardzo, niestety zeszło nam z kasy, no ale... cały czas mamy coraz więcej, więc nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. 41. transakcja na kasie leci. Dobra, szybciutko poszło. Ile tam procencików? 75, także no, jeszcze nam trochę brakuje, słuchajcie, do tego piątego poziomu. Dobra. No naprawdę, tu się po prostu bardzo szybko brudzi, słuchajcie. Dobra, jeszcze worek, żeby tutaj nie było tego brzydkiego zapachu. No trzeba uważać, bo mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, że ten worek, który gdzieś tam jest pod podłogą, słuchajcie, zacznie brzydko pachnieć, bo tego po prostu nasi klienci nie przeżyją. Dobra, i kolejne tankowanko. Poszło. Dobra, tutaj pusto. Słuchajcie, wracamy do malowania. No już nasz garaż prawie cały. Jeszcze tutaj troszeczkę dachu nam zostało. Dobra, i mamy kolejnego klienta. Słuchajcie, naprawdę tutaj po prostu w naszym biznesie nie ma czasu nawet, żeby się, słuchajcie, pozastanawiać. Nie, jeszcze zanim obsłużymy oczywiście tego klienta, powinniśmy przyjąć dostawę. Nie, no miejmy nadzieję, że już ta dostawa jest, bo już powinna być w sumie. Dobra, jeszcze tutaj zrobimy tylko ten dach. Dobra, no już jest dostawka, także szybciutko ogarniemy. Przy okazji będziemy mogli wystawić nasze produkty. Oj. No nie spodziewałem się, że tak szybko. Dobra, jakoś się udało tym razem. Dobra. No, jeszcze jak widzicie, cały czas trwa etap wyciągania różnych tutaj rzeczy do wywalenia. Dobra, nie mamy na to czasu teraz, żeby nam tam klienci nie pouciekali, słuchajcie, bo tego bardzo bym nie chciał. Dobra, okej, zamknięte. Dobra, szybko jeszcze tylko wystawimy sobie te rzeczy na półeczki. Dobra, chyba pisaka nie kupowaliśmy, już nie pamiętam. Oj. Dobra, nie kupowaliśmy. Dobra, zobaczmy. 1358 dolarów na razie. No ale oczywiście jesteśmy przed dostawą paliwka, więc to... cały czas, słuchajcie, no, można stwierdzać, że jeszcze sporo nam brakuje, żeby tutaj myśleć, słuchajcie, o kolejnych zarobkach, bo
Oczywiście zarabiamy, ale to jest takie tylko chwilowe. Słuchajcie, bo za chwilę musimy to niestety wydać na kolejne części. Dobra, co tu jeszcze do zrobienia? Jeszcze drzwiczki. Dobra, no sporo wpadło. Słuchajcie, $270. Dobra, jeszcze nie mamy na szczęście niskiego stanu paliwa. Dobra, i lecimy. 43. transakcja. Dobra. Zapraszam dalej. 44. transakcja. No już nam niewiele brakuje, ale tak jak widzicie, no ten poziom popularności już tak mocno nie szaleje szybko do góry. Sporo teraz klientów przecież obsłużyliśmy i no 80%. Ależ zakupy, no naprawdę, ale jeszcze chyba nasze półeczki w miarę są w porządku. Zaraz zobaczymy, czy my tam przypadkiem nie mamy jeszcze czegoś do dołożenia. No pewnie, że mamy, proszę bardzo, jeszcze napoje i to jeszcze nie wszystkie, słuchajcie, jeszcze mamy tutaj, więc no naprawdę żeśmy porządnie zrobili teraz zamówienie. Dobra, tu jest ogarnięte. Dobra, zobaczmy, mamy chwilę, mamy, no to szybciutko lecimy pomalować nasz garaż, jeszcze oczywiście w środku. Zostanie nam do ogarnięcia. Jeszcze mamy magazyn, słuchajcie, do ogarnięcia. Także jeszcze trochę tego malowania, słuchajcie, musicie wytrzymać. Dobra. Jest nieźle. Dobra, tu już ogarnięte, z drugiej strony ogarnięte, dobra, możemy zejść. No nie, musiało się to wydarzyć na koniec, ale nie widać tutaj śladu. Dobra, jeszcze te drzwiczki nam zostaną do pomalowania, no i oczywiście środeczek. Zostawimy to sobie na koniec. Dobra, no i lecimy, bo tutaj klienci czekają. My też już tutaj nie tracimy na razie czasu na zaglądanie, no ale tutaj proszę bardzo, jest okazja. Skorzystamy, dlaczego nie? Okej, 5 dolców, prawie 6 można powiedzieć. Także jest okej. Dobra, tutaj nic nie ma. O, tu możemy zajrzeć, proszę bardzo. Nawet fajna furka. No, szybciutko poszło. Dobra, to jeszcze tylko klienta na kasie. Słuchajcie, i lecimy do garażu. Good job. Dobra, jak już słuchajcie, będziemy naprawdę na takim poziomie, że będziemy mogli po prostu zamawiać sobie bardzo dużo produktów, będziemy mieć po prostu rozwinięty magazyn, no to wtedy oczywiście będziemy kupować hurtowo, słuchajcie, w najlepszych cenach. Na razie niestety musimy się posiłkować tym, co mamy, no i oczywiście na razie najbardziej bolą nas te opony, aczkolwiek lusterka dzisiaj też naprawdę drogie, trzeba przyznać, że są bardzo drogie. Dobra, $1760 na koncie, no cały czas słuchajcie, próbujemy dobić do tych 2000, żeby móc wykonać to kolejne zadanie, no taki sobie założyłem cel. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Drzwiczki, słuchajcie. Dobra, czyli już dwa pisaki musimy zamówić przy najbliższej dostawie.
Dobra. No, przydałoby się, słuchajcie. No tam chyba trzy opony zostały, więc troszeczkę mało. Niestety, ale muszę to zrobić. Trochę to boli, ale tak to zawsze jest, słuchajcie, w biznesie. Raz, dwa, trzy oponki. Dobra, pisak był dwa razy. I lusterko też chyba dwa razy. Nie no, 525. Coraz więcej wydajemy. Coraz więcej, słuchajcie, wydajemy. Ale nie wiem, czy zauważyliście, że coraz więcej po prostu nam zostaje, więc to jest dobry prognostyk. Cały czas mamy taką sytuację, że zarabiamy, więc nie jest źle, słuchajcie, naprawdę nie ma co narzekać. Cały czas tutaj lecimy do przodu. Dobra, mamy klienta kolejnego klienta przy paliwie. Myślę, że tutaj chyba będzie trzeba dotankować teraz. Tak, tak jest, stan paliwa niski, słuchajcie, jakbym to przewidział. No i cóż, kolejny wydatek. No tutaj na szczęście nie musimy czekać. Wow, 348, ależ zdrożało paliwo. Ale oczywiście na stacji Dark Owena ceny stałe, tak jak pamiętacie. Nie podnosimy cen. Dbamy o klientów, słuchajcie, trudno, najwyżej będziemy sprzedawać po kosztach. No, ależ ta buteleczka miała ochotę sobie poprunąć. Dobra. Nie no, tutaj na razie jest ok. No, jeszcze tutaj garaż naprawdę sporo nam zostało nawet do pomalowania. To trzeba przyznać, że jeszcze tutaj sporo mamy do wykonania tego. Nie no, masakra jest z tym po prostu. Masakra jest z tym, powiem wam szczerze. Normalnie aż chyba zamówimy zaraz odbiór tego, bo mam nadzieję, że to się uda zrobić. Dobra, nic nas to nie kosztuje, na razie przynajmniej oczywiście. Dobra. Dobra, możemy zamykać. Dobra, to skorzystamy nawet tutaj z tego komputera w magazynie. Dobra, zamówiony odbiór śmieci. Paliwko chyba też już jest na miejscu. Tak jest. Dobra, to już się będzie tankowało. Dobra, słuchajcie, no i co? 48 transakcja leci. Mamy to. Dobra, klient przy paliwie. A, proszę bardzo, jest okazja. Możemy zajrzeć. No, prawie złamałem. Aj, jednak. Dobra, udało się naprawdę. Jakiś ciężki ten bagażnik u tej pani. Dobra. Tu się udało. Jeszcze tutaj zajrzymy. Ależ teraz tych okazji w dzisiejszym odcinku. No naprawdę, słuchajcie. I zobaczcie, jak szybko poszło 7 dolców. Tutaj też, no naprawdę, ależ fart. Dobra, no naprawdę sporo takiej gotóweczki dodatkowej, aczkolwiek no ona, jak widzicie, 1225 na razie na koncie, więc szału nie ma. No ale oczywiście walczymy. Słuchajcie, no kolejny dzień nam mija tutaj na naszym biznesie. Good job. Natomiast ciężko wam powiem, zarabia się te pieniążki, jeżeli musimy cały czas tutaj coś kupować. No tutaj naprawdę też półeczka z tymi smakołykami już powolutku zaczyna świecić pustkami. Jeszcze napojów troszeczkę. O. No, tylko nie klientkę.
Gdzie on jest? No dobra, w miarę się uporaliśmy z kolegą, naprawdę walczymy, no tutaj nie chcemy oczywiście, no ale chyba przesadziłem z tym woreczkiem. Dobra, jeszcze tutaj jest oczywiście. Dobra, także w miarę się, słuchajcie, uporaliśmy szybko z kolegą. Dobra, mamy klienta w garażu, więc też musimy tam szybciutko lecieć, bo zaraz nam... odfrunie ten klient. Dobra. Dobra, bierzemy na podnośnik. Dobra. Co tu mamy do zrobienia? Zobaczmy. Opony całe? Całe. Okej, czyli tutaj dwa pisaczki tylko. No, porządnie, porządnie. Naprawdę jakieś dzikie zwierzę. Dobra, jedna strona jest. Dobra, 220 wpadło, no prawie 1500, ale to jest oczywiście za mało, żeby tutaj myśleć o jakimś szaleństwie jeszcze zakupowym. Dobra, zobaczymy. Może jakiś obraz? No nieźle, nieźle, nieźle. Złamaliśmy to jeszcze raz. Dobra. Dobra, ogarniemy tutaj troszeczkę, bo już naprawdę wskaźnik nam poszalał, ale nie, to w tym, to w WC jest taki wskaźnik. Dobra, to już jest ogarnięte. W porządku. No dobra, słuchajcie, no mamy te 1500. Jestem ciekawy. Dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze, teraz tak, no troszeczkę tutaj musimy ogarnąć. No, jak widzicie, sporo tego tutaj. Nie wiem, ile my już opon... od otwarcia tego garażu zmieniliśmy, ale sporo. I niestety wszystkie zostały, także wszystkie mamy teraz tutaj do właśnie wyrzucenia do tego kontenera, więc będziemy oczywiście na to patrzeć. No jeszcze trąbią mi tutaj. No słuchajcie, my cały czas jedną za drugą oponą wyciągamy, a tu nic. Nie, dobra, obsługa klienta, słuchajcie, dzień 10 się zaczął, druga w nocy. A my tutaj, słuchajcie, już w ferworze pracy praktycznie cały czas walczymy. Dobra, jest kolejna oponka wymieniona.
Dobra, i lustereczko, czyli dwie opony i lustereczko. Dobra, i na razie zostawimy. Wow, proszę bardzo. No, mamy piąty poziom. Mamy piąty poziom, kochani. No już naprawdę ten znaczek przed stacją wygląda naprawdę całkiem nieźle. Dobra, przy paliwie, okej, oj, przy kasie, proszę bardzo, naprawdę sporo tych klientów. Dobra, tutaj bez okazji. Tankujemy i szybciutko, słuchajcie, na kasę. No, zobaczmy. 50. transakcja leci. Dobra. Tak jest, tak jest. Kolejna transakcja poszła. Dobra, oczywiście musimy tutaj ogarnąć. Śmietniczki pełne chyba, z tego co widzę. No, przynajmniej jeden. Dobra, jeszcze trochę tych opon może wyciągniemy, słuchajcie. Tu już z tej kubki wzięliśmy wszystkie na szczęście. No naprawdę, słuchajcie, po prostu obowiązków jest tutaj tyle, że ciężko, ciężko się wyrobić. Dobra, kolejny klient przy kasie. O, i w garażu też. Dobra. Lecimy z tematem. 52. transakcja. O, nieduże zakupy. Dobra, zobaczmy, czy my już jesteśmy w stanie tutaj wszystko wystawić. Oczywiście, że nie. No, ale słuchajcie, nie wiem, przesadziliśmy chyba. No cóż. Tak czasami bywa. Dobra, paliwko. No, porządnie, porządnie. No dobra, słuchajcie, powinniśmy za chwilę przekroczyć te 2000. Aczkolwiek oczywiście już po naprawie tego auta znowu powinniśmy złożyć zamówienie. No, ale przynajmniej nie będzie to zamówienie na opony. Słuchajcie, bo tutaj mamy do zrobienia drzwiczki chyba tylko, tak? Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, okej. Dobra, idziemy się rozejrzeć po bagażniczkach. No i zobaczcie, dopiero 2% nam przybyło po tych wszystkich klientach. No naprawdę, słuchajcie, jak ja będę tak szybko otwierał te bagażniki, to będzie nieźle. Dobra, klient przy kasie, kolejny, proszę bardzo, zapraszamy. No dobra, kochani, mamy 2000, więc tak jak powiedziałem, no chyba czas na zrealizowanie naszego zadania. Zobaczmy, o co chodzi z tym przystankiem. Dalej. Toalety, dystrybutor. Jest przystanek autobusowy. Nie no, $99 to dlaczego nie? Dobra, mamy kolejne zadanko, słuchajcie, na naszej liście wykonane. No i teraz, słuchajcie, jest taka dziwna informacja, że mamy obsłużyć wszystkich klientów autobusu, dopóki nie odjedzie. Nie wiem, o co tutaj jeszcze chodzi, ale no, będziemy oczywiście to mocno obserwować. Zaraz się przejdę, słuchajcie, zobaczę w ogóle, jak ten przystanek wygląda, ale oczywiście to wszystko za chwilę, bo mamy tutaj swoich klientów. 54. transakcja na kasie Frunie. Słuchajcie, dzień 10 w piątym odcinku
właśnie z Gas Station Simulator. Dobra, dalej mamy dwa koła, więc już słuchajcie, naprawdę no, zaczynamy zarabiać tutaj jakieś pieniądze. Dobra, i klient w garażu. Dobra, co my tu mamy do zrobienia? O, proszę bardzo, dziwo koło nie, lustereczko. Co to za muzyka? Nie wiem, o co chodzi. Słuchajcie, jakaś muzyczka mi się włączyła. Dobra, zobaczymy, o co tu chodzi. Jezu, co to jest? Okej, przyjechał jakiś autobus, słuchajcie, i mamy napad ufolii na stację. Dobra, czyli teraz tylko, słuchajcie, paliwo i obsługa klienta na kasie. Wow. Okej. Grubo. No to lecimy, słuchajcie, 56. transakcja. Have a nice day. Dobra, lecimy dalej. Jest to część zadania oczywiście do zrealizowania, no ale słuchajcie, naprawdę jeszcze nie było na naszej stacji aż tylu klientów. W jednym czasie, 58. transakcja. O, i tutaj... Co jest grane? Wow. Dobra, trudno. Słuchajcie, jeżeli klient nam odjedzie... Dobra, jeszcze tak jak widzicie... No nic, dobra, trudno. No powiem wam szczerze, że przydałaby się pomoc. Jest grubo, 60. transakcja pękła. Dobra, opustoszeją nam półki normalnie po napadzie. Super. No dobra, ale jak widać, słuchajcie, no też dobrze wiedzieć, że tutaj jest taka opcja, czyli przyjeżdża nam autobus, słuchajcie, i naprawdę zaczyna się dziać. No, 62. transakcja. No, słuchajcie, sporo. Nie no, masakra, słuchajcie, masakra, naprawdę. Nie mogę się odlepić od tej kasy. Nie no, dobra, to ten pan poczeka, bo ja nie chcę, żeby nam tutaj klient odjechał. Paliwko to paliwko, słuchajcie, tym bardziej, że to można szybko ogarnąć. Dobra, no chyba na razie nie straciliśmy żadnego klienta. Zadanie ukończone, także udało nam się, słuchajcie. Dobra, i zaraz zobaczymy, co tutaj nas czeka. Już tutaj mamy kolejną informację. Telefon od wuja. Have a nice day. Dobra, kolejny klient przy kasie. No naprawdę, słuchajcie, ja już nie wiem, 65. transakcja. Ależ nam przybyło gotówki szybciutko. Dobra, i nie wiem, lecę szybko do garażu, żeby nam nie uciekł klient. Maila sprawdzę potem. Dobra, podnośnik i lecimy z tematem. Dobra, tutaj już opona do wymiany, okej. No dobra, słuchajcie, no naprawdę mieliśmy napad jakichś imprezowiczów, słuchajcie, przebranych za ufoli. Ciekawa sytuacja, bo naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego.
Dobra, tutaj tak, dobrze, to tu jeszcze jest do zrobienia, jeszcze dźwiczki. No, to powiem szczerze, że szybko poszło. Dobra, 300. Ile my tu mamy? 3 opony, więc musimy coś zamówić. 2711 na koncie. Słuchajcie, ależ to szybko przybyło. Natomiast muszę tutaj najpierw posprzątać, bo zobaczcie, co tu się wyprawia. Po tym niestety, no jakby nie patrzeć, ale zyskownym oczywiście napadzie tych ufoli. Słuchajcie, także pod kątem zarobkowym naprawdę fajnie to wygląda. Dobra, jeszcze zobaczmy. No dziwo, w toalecie w porządku. Dobra, jeszcze tylko te worki na śmieci ogarniemy i lecimy dalej z obsługą. Dobra. Na razie nie ma czasu. Nie ma czasu na zaglądanie do bagażnika. No ale zobaczcie, słuchajcie, ile my obsłużyliśmy klientów, a nasza popularność nawet nie drgnęła, można powiedzieć. 9%, więc to jest naprawdę niewiele. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. Aha, mamy tego nowego maila. Zobaczmy, co to za mail dla nas. Bus turystyczny. No, bratanko, teraz pływasz z dużymi rybami. Albo przynajmniej starasz się dostać do naszego jeziora. Nie myślałem, że przystanek autobusowy będzie kolejnym krokiem do bogactwa. Pozwól, że zdradzę ci kilka sekretów o tym, co stanie się z twoim biznesem. Jeżeli czułeś się przepracowany, będziesz musiał zmienić swoje nastawienie. Kiedy podjeżdża autobus, czas na alarm czerwony. Ilość podróżnych jest zawsze ogromna. Oczywiście każdy z nich myśli, że jest twoim indywidualnym klientem i ocenia cię pod takim samym względem jak każdy inny. Powiedzmy tak, wyobraź sobie 30 ludzi goniących się za jednym ostatnim batonikiem albo wchodzących w tą samą plamę na podłodze. Istnieją ciosy w twoją popularność, z których ciężko jest się pozbierać. Z drugiej strony 30 ludzi, którzy wykupią cały twój towar po wygórowanej cenie, to prawdziwe marzenie, więc uważaj, bądź czujny i wyduj tyle majątku z każdej wizyty busa, ile tylko jesteś w stanie. PS. Jeśli jednak jest to i tak dla ciebie za dużo, nie ukrywaj i daj znać. Wujek zrozumie. W takim wypadku postaram się pociągnąć za sznurki, by autobusy dały ci spokój. Nie, no nie chcemy wyłączać żadnych autobusów, słuchajcie. Przecież to jest naprawdę dla nas dodatkowa kasa. Dobra, lecimy dalej. 67. transakcja na kasie. Mam wrażenie, słuchajcie, że tempo tutaj przyspiesza. Dobra. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, no chyba już będziemy mogli tutaj naprawdę umieścić wszystko. Jeszcze nie wszystko. Jeszcze nie wszystko, słuchajcie. Jeszcze z napojów nie wszystko, ale będziemy musieli zaraz, no tutaj, uzupełnić przekąski. Tylko obsłużę jeszcze klienta w garażu, żeby nam nie uciekł. 3 opony, dobra, no to trzeba będzie za chwilę złożyć zamówienie. No naprawdę, słuchajcie, sporo zarobiliśmy, więc myślę, że z tym akurat nie będzie teraz kłopotu. Dobra, lecimy z tematem. Dobra, co tu jeszcze? Co tu jeszcze do zrobienia? Aha, jeszcze lusterko. Dobra. Dobra, idziemy, słuchajcie, złożyć zamówienie. No prawie 3000, naprawdę, zaraz pęknie, bo przecież po tym tankowaniu to już na pewno będziemy mieli 3 koła. A jednak, słuchajcie, troszeczkę jeszcze zabrakło, no ale to nic. Za chwilkę będziemy musieli złożyć zamówienie właśnie na części samochodowe. Zróbmy to, dostawa, części, opony. Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, wreszcie jakieś normalne ceny. Cztery. Lusterka dalej drogie. Ale musimy to kupić. Słuchajcie, 720. Trochę to będzie bolało. No ale cóż.
wiemy, że po tej dostawie, słuchajcie, i tak nam przecież zostało ponad 2000. Dzwoni ten telefon, ale ja chciałem jeszcze tutaj zajrzeć na ten przystanek, bo tutaj naprawdę jest troszeczkę bałagan. No co jest grane? Dlaczego nie mogę nic tutaj z tym zrobić? Lipka trochę. Szkoda. No dobra, widocznie tak, słuchajcie, musi być. No nic, dobra, jeszcze na razie nie będziemy odbierać, słuchajcie, tego telefonu. Dobra, klient przy kasie, proszę bardzo. 69. transakcja, słuchajcie. Dobra, mamy jeszcze klienta przy paliwie. No dobrze, kochani, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie na Twitcha, Instagrama i TikToka. Ja wam bardzo gorąco dziękuję za udział w odcinku numer 5 właśnie z Gas Station Simulator. No i oczywiście zapraszam was już bardzo gorąco i serdecznie na kolejny odcineczek. Tak jak widzicie, naprawdę muszę nawet z wami żegnać się w biegu, bo tutaj nie ma czasu, słuchajcie, żeby nawet się na chwilę zatrzymać, nad czym się zastanowić. Mamy dostawy, mamy cały czas klientów, naprawdę, słuchajcie, jeżeli ktoś nam nie pomoże, to ja nie wiem, czy ja dam tutaj jeszcze radę, słuchajcie, pociągnąć długo, bo tutaj naprawdę co wykonam, to oczywiście jest kolejny klient tutaj u nas, więc to oczywiście ma spore znaczenie. Dobrze, poczekamy, aż odjedzie ta ciężarówka, pójdziemy wypakować jeszcze rzeczy, słuchajcie, także jeszcze nie mogę, jak widzicie, zakończyć tego odcinka. No i cóż, klient w garażu, klient przy kasie, no naprawdę, słuchajcie. Dobra, czekamy na dobry moment. Jeszcze tego klienta obsłużymy, dobra, wypakujemy wszystko, bo trochę tego przyjechało. Dobra, to mamy. Dobra. Okej, tylko ja chyba nacisnąłem przez przypadek klawisz save, znaczy sell, czyli sprzedaliśmy tak naprawdę zamiast wypakować te rzeczy, no ale nic. Dobra. Szybka wymiana opony. Okej. Dobra, co jeszcze? Jeszcze tamta opona. Dobra, co tu jeszcze? Lustereczko. ...12% dopiero, słuchajcie, popularności. No ale już naprawdę przyzwoicie wygląda kwota gotówki. Naprawdę już nie muszę się martwić, słuchajcie, że nam na coś nie wystarczy. Więc jest nieźle. Boże, trzech klientów przy kasie jeszcze. Matko Boska, co tu się dzieje? Słuchajcie, no nie wyrabiam się. Naprawdę się po prostu już zaczynam nie wyrabiać. 70. transakcja na kasie poszła. Słuchajcie, naprawdę. Dobra, jeszcze lecimy dalej. Jeszcze tutaj mamy informację o stanie paliwa. Dobra, ale to już ogarniemy, słuchajcie, w kolejnym odcinku. Dobra, 72. transakcja. No ja jestem ciekawy, czy my dobijemy do setki. Tak jest, słuchajcie, no dobra, kochani, bo nie dam rady, słuchajcie, się z wami pożegnać. Dzięki bardzo, że byliście w tym odcinku numer 5. Tak jak powiedziałem wcześniej, widzimy się, kochani, w odcinku numer 6 właśnie z Gas Station Simulator na kanale Dark Owen. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. No i już teraz gorąco, serdecznie zapraszam do następnego razu. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej! Dark Owen. Gaming. Warfare.